Łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. I z Duchem Twoim. Tym liturgicznym pozdrowieniem ogarniam wszystkich zgromadzonych na dzisiejszej uroczystości 90-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Ryczowie. Modlitwą ogarniam przede wszystkim tych, którzy tę społeczność tworzą przez druhów, druhny i przez przyczynę świętego Floriana będziemy wypraszać potrzebne łaski na następne lata. Świadomi naszych grzechów, słabości, przeprośmy Boga za wszystko, abyśmy mogli godnie złożyć najświętszą ofiarę. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i Wam, bracia i siostry, teraz usłyszymy, myślą o uczynnym zamykaniu. Moja wina, moja bardzo wielka wina. Przepokładam Najświętszą Marię, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów świętych i Was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Mogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się.